Musisz tak codziennie tłuc, nie ma dnia, byś mnie nie obudził. Co za przygłuś ciebie jest, nieraz to mam taką chęć zapalić w ten pusty łeb, to może byś wtedy zrozumiał, jak mam to. Gruby, bo to jest lefer, on jak w łeb nie dostanie, to się nie nauczy. Wyluzuj, gruby. Wiesz, co mi się śniło dzisiaj? No? Że walki w MMA wygrałem. Nie wierzę ci. Było? Dzisiaj trening zrobimy, poćwiczymy, weźmiemy tam pomiary łapy. No, już dawno nie mierzyłem. 4-6 będzie. Ostatni raz ze 2 miesiące temu. Ciekawe, jaki dzisiaj dziś dzień. Może by jakieś wiadomości włączył. To tam w świecie słychać. Profesor, daj spokój. Wiecznie tylko wiadomości. Co godzinę lecą. Zresztą ty to się lepiej zamknij, nie wcinaj się. Czytaj sobie te swoje naukowe dyrdy mały. Może byśmy jakąś muzę zapodali, co? Ilo! Włącz jakąś muzę. Tak mnie zagotował, że nie mogę. Wystawka. Plastek, bo fikołem po jajach.
Ty profesor, tą malinę pościelił. Zalewam kawę, panowie, zaraz pościelę. Nie? No, gdzie jak to wygląda? W malinie. I tak każdy dzień. Patrzysz tylko kraty i kraty. Nawrzucają ci kurwa nie wiadomo czego. Spokój gruby, ale jest komu posprzątać kawę zrobić. I co się kurwa patrzysz? Odwróć się! Jakoś trzeba siedzieć, co nie zega? Ciśnij z nim! Puk, 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 puk! Dawaj gruby, porobimy giby! Dajesz, lecisz! Osy, osy gruby! Dawaj gruby, jeszcze trzy! Jeszcze! Masz kondycję, dawaj! No, masz kondycję! Tak. Nie no, jesteś byk! Dawaj, zmniejszymy łapę! Cztery, sześć jest! Się ćwiczy, to się ma! Daję? Dobry. Proszę usiąść. Dziękuję. Panie Zygmuncie, piszę panu ocenę okresową. Może to czas na zmiany. Może to czas na przystąpienie do systemu programowego oddziaływania, o którym wcześniej już rozmawialiśmy, tydzień wcześniej. I nie. Panie Zygmuncie, a jak u pana kontakt z rodziną? Jak kontakt z matką? Nie wiem. A kiedy ostatnio napisał pan list do matki? Zadzwonił pan? Nie pamiętam. Panie Zygmuncie, ja mam taką propozycję. Zbliża się Dzień Matki.
Może to dobry czas. Może to czas, aby nawiązać ten kontakt z matką. Dowiedzieć się, co u niej słychać. Może. Coś jeszcze? W takim razie dziękuję. Do widzenia. Jak to jest to łazią? No ale co z łazią? Schylałem się pomydło. Ale co? Pomydło kiedyś się schylali. Teraz to trzeba rzucić 5 zł. Ale po co? No jak to po co? Żeby dźwięk monety był. Co tam? 100 centavos. Łop za kutę. Tra-u. Czy tra-u? Tra-u. U? Jakie u? Eł. No pewnie, trałowiec, trały, a nie tra-udy. No dobrze. Technika malarstwa ściennego. Gaba zbożowa. Jak to? Bardzo ładnie. Jak tam? Dziś 15. Ty, 15, co dobrym było 15? No jak, to urodziny z jakiego dzisiaj mamy? Sądzę. Ile, matko? 55 wiosen. Wow, to wszystkiego najlepszego. No, najlepszego. Gdzie imprezka? Będzie dzisiaj imprezka. A, to poznajcie moje chamskie serce. Najlepszego z tego. Najlepszego. Wszystkiego najlepszego. A ty gdzie mi kurwa frajerze z tą Witą wyjeżdżasz? W łebyś nie chciał? Gruby, zrób porządek. Na grzędę, raz! Pięć proszę. Do kina Cela, kto idzie? A co to jest? CKO jest sala kina. Zamki dziurę! Wychowawca wyświetla tam filmy. To ciekawe, warto tam pójść. Idziemy? To dobra, idziemy. Lubię, ale tam przypadku nie puszczają. Ty nie dyskutuj, tylko pisz, zapisz na to. Tragedia z tymi gruby, tu trzeba zrobić porządek na tej tekstu. Zobacz, co się dzieje. Prezes, możesz mnie też wpisać? Jasne. Dotarło do mnie, będę wybierać świadomie lub w miejscu stać, bać się tego, co powiedzą o mnie. Komu chcesz podobać się? Ludziom... Zyga, ale masz fajną czapeczkę. Będziesz wiesz, ile siecie. Skurczysz, ja będę twórczy, ja będę wybredny. Nie łykam tego, co podaje mi świat wredny. Tu Podkarpacie, bracie, jesteś w temacie. My tu wydam brzemiona swoje dźwigacie. I to nas łączy, kiedyś ta wędrówka się zakończy. I każdy z nas do swoich przodków dołączy. Ale których? Spójrz do góry, bo Bóg jest. Zlekceważysz go albo uwierzysz. To ważny test, najważniejszy. Każdy inny rangą jest pomniejszy w hierarchii. Synowie buntu i anarchii. Posłuchajcie, sami to obczajcie. Co tu prawdą jest, co fałszem. Małolaci zafascynowani rauszem. Ja już wiem. Teraz już wiem. Teraz już wiem. Będę zawsze blisko. Zawsze. Będę
jaki jest wasz kontakt z matką? Jak wyglądają wasze relacje? Może warto po obejrzeniu tego filmu zadbać o relacje z najbliższą wam osobą? Co? Ten film Matka? Ty, a może napiszesz? A pomożesz? Rozmawiałyśmy gestami. Nie wiem, napisz, że nie pamiętasz jej głosu. Nie pamiętam twego głosu. Gdy trzymałaś mnie za ręce, nic nie zmieni tego losu. Ciebie kocham, ach te słowa tak dziwnie w moim sercu brzmią. Mogłaby wrócić wiosna młoda i zbudzić kwiaty, co w niej śpią. Miałbym w miłości cud uwierzyć, jak Łazar z grobu swego wstać. Młodzieńczy dawny kształt odświeżyć, z rąk twoich nowe życie brać.
ja ciebie kocham, czyż być może, czy mnie nie zbudzi złudzeń moc? Na niebie jasną widzę zorzę i pierzchającą widzę noc. I wszystko we mnie inne, świeże, zwątpienia w sercu stopniał lód. I coraz bardziej pragnę, wierzę, wierzę w miłości wieczny cud. Na dzisiaj, bo mi termin mija. Napiszemy. Ja ciebie kocham, świat się zmienia. Zakwita szczęściem od tych słów. I tak jak w pierwszy dzień stworzenia przybiera ślubną szatę znów. A dusza skrzydeł znów dostaje. Już jej nie ściga ziemski żal. I w elizejskie leci gaje. I to nie pośród. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Zygmuncie, korespondencja dla pana podpisała. Proszę podpisać. Panie Zygmuncie, proszę list. Do widzenia. Do widzenia panu. Dzień dobry, panie Madziu, proszę przyjść do mnie na oddział, będziemy potrzebować pilnej konsultacji psychologicznej. Dziękuję. Co, list dostałeś? No. Ale nie wiem, czy doszedł. Nie wiem, czy mama przeczytała. Ale ja już tak nie chcę. Czyli pan jeszcze nie wie, czy list doszedł, czy mama zdążyła go przeczytać? Czy
chciałby pan zadzwonić do domu? Jeżeli to możliwe, to bardzo proszę. Halo? Halo. Kto mówi? To ja, Zygmunt. Witaj, Zygmunt. Tato, list doszedł? Doszedł. Tato, a ci mama przeczytała? Zdążyłeś. Człowieka. Jeżeli ktoś tego bardzo chce, to się zmieni. Ja tego chciałem i się zmieniłem. Powodzenia. Jakże trudno.